I siema, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Żelka i kolejny odcinek Raymana 2 w Great Escape. W tym odcinku zaczniemy sobie od planszy The Sanctuary of Stone and Fire, czyli krótko mówiąc wejście do nowego świata, ognia oraz kamienia. I jest to jedna z dłuższych plansz, także krótko mówiąc trochę się nachodzimy, nie przedłużając, zaczynamy. Witaj w komnacie Tensinów. Cudownie, zebrałeś odpowiednią ilość lumpsów, żeby przejść dalej. Przygotuj się na wspaniałą podróż do nowego świata. Idź, idź, nie bądź nieśmiały! No i dobra, wylądowaliśmy w jakiejś, nie wiem, w jakimś pustkowiu, gdzieś rozejrzymy się na chwilkę. Dobra, nic ciekawego, no i możemy iść dalej. Po drodze sobie oczywiście zbierzemy parę czerwonych lumsów, które póki co nie są nam potrzebne. No to widzimy jakiś znak od piratów, jakaś mała informacja. Co tu jest napisane? Uwaga, labirynt, jeśli się zgubisz, skontaktuj się z robotami natychmiast. Jasne. Akurat nie będziemy chyba potrzebowali takiej pomocy. Okej, tu widzimy jakieś żelastwo i już z dala przybiega do nas robot, który będzie chciał nam złoić skórę. Ale miejmy nadzieję, że z naszymi mocami go jakoś szybciutko pokonamy. I teraz super elektryczna pięść, yeah! Ostał! Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeden cios i będziemy mogli już... No dawaj, chodź tu, no kurde! Barciuchu, chodź tu! Dobra, dostał. Dobra, w sumie nie straciliśmy życia, ale lumpsy zawsze warto zbierać. Dobra, na dole była klatka, ale do niej troszeczkę wrócimy później. Tam jest super złota pięść. Kurde, jak ją wziąć teraz? Dobra, chyba wiem już jak. Z tego co pamiętam, to tu będzie jakiś jeszcze, o właśnie, purpurowy lumps. Ale to musimy się najpierw dostać tam. Zebrać tego lumpsa i teraz tam chyba był... A tak, jest taki plasterek, którego musimy właśnie zniszczyć i... No, jakoś się tam przedostać. Swoją drogą, to strasznie nie cierpię tej plaży ze względu na to, iż jest tam taki jeden moment, przy którym dosyć łatwo stracić panowanie nad sytuacją, no, ale to jest za jakieś tak 10-15 minut, myślę, że tam dojdziemy. Dobra, ale tymczasem zbieramy kolejne lumpsy i zbieramy naszą złotą rękawicę. Jak widzicie, po lewej stronie pojawiły się nam 3 złote rękawice, które dodają nam super specjalnego powera. Jeżeli przytrzymamy klawisz spacji, to wystrzeli nam się taka silniejsza kula. To jest właśnie normalny strzał. A po przytrzymaniu spacji pojawią się nam większe pioruny i taki charakterystyczny świst. Takie rebnięcie. No ale dobra, idziemy dalej. Co tu mamy ciekawego? Jakieś takie... A, kolejny robot, ale myślę, że z naszymi możliwościami nie będzie to już pokonanie go takie proste. Przepraszam, że się tak motam, ale trochę późna godzina, a ja zazwyczaj nagrywam gdzieś w okolicach godziny południowych, ale ze względu na to, iż pracuję, nie jest to takie proste teraz. Poza tym przygotowania na studia i tak dalej, a sami wiecie jak to jest. Dobra.
Dobra, okej, okay, jesteśmy tutaj, a teraz okej, okay, musimy się tam dostać. Tu widzę, że będziemy chyba jeszcze musieli potem wrócić na siliwce, z tego co pamiętam, ale tak, to jest ten moment? Czy jeszcze nie? Nie. A nie, no to już w sumie chociaż... Dobra, teraz dolecimy tam, dolecimy. O, jest, dobra. Chyba teraz się cofiemy, czy... Tak, dobra, teraz się cofniemy. Dobra. I teraz właśnie się zwracamy po tą klatkę, o której wam wcześniej mówiłem, która jest właśnie pod tym, pod taką trampoliną. No i właśnie tutaj będzie dużo pływania na śliwkach, na lawie i tak dalej. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz z tego co wiem, chyba będziemy musieli iść tam w głąb. To co? Jakiś boss tam jest, czy co? Aha, to ten debil. Ach, cholerne gąsienice i poszli mi stąd. Jak go rozwalić teraz? Ach, kurde, naleśnik. Dobra, to gdzie? Okej, dobra, widzę śliwkę, to zabierzemy ją sobie i... Myślę, że użyjemy ją przeciwko naszemu kochanemu przyjacielowi. Tak jak myślałem, dobra. No, hop. Tak, podejdź, pomóż nam. Mam nadzieję, że... wystraszyłem się. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj rozbijamy tą klatkę, to u góry jest właśnie... nasza trampolina, ale my sobie już wracamy w sumie do głównej... drogi, z której przybyliśmy. Ale nie na śliwce, bo tam zaraz ją zniszczyło. No dobra, chyba wróciliśmy na odpowiedni tor, także mam nadzieję, że zaraz akcja gry potoczy się już w we właściwym kierunku i nie będziemy się tylko cofać. Tak swoją drogą, jeżeli chodzi o grę, to jesteśmy tak mniej więcej na półmetku, ponieważ tutaj, jeżeli dobrze pójdzie, to zbierzemy drugą maskę Polokusa. Tak, zbierzemy drugą maskę Polokusa i będziemy mogli przejść do następnej krainy. Ale o tym w sumie tak długo. Dobra, tutaj nic ciekawego chyba już nie ma. A na wszelki wypadek zobaczę jeszcze. Bo z moimi zdolnościami lubię zostawiać niektóre rzeczy. A tak, faktycznie zapomniałem, tego tutaj lumsa możemy zebrać, nie tracąc przy tym życia. Dobra, czy my mamy coś jeszcze? Dobra, chyba tutaj nic ciekawego. O nie, jest. Tylko co tutaj się... Kurde, co tutaj się odbierało? No dobra, okej, wrócimy sobie tutaj śliwkę. Wyląduj. A, dobrze jest. Dobra, to teraz tak. Z tego co wiem, to chyba te kolce to są, żeby przytrzymać śliwkę, także będziemy się musieli wrócić, zebrać śliwkę i wystrzelić je właśnie w kierunku tamtych kolcy. Dobra, tutaj mamy to. No i rzucamy. Dobra, jest. Okej, to mamy. Idziemy dalej. Dobra, spada, złapaliśmy i teraz musimy jakoś na nią schodzić, żeby nie upadła. Jest. O, i właśnie to jest kolejna klatka, o której zapomnieliśmy.
No i mamy 40 klatek zebranych w ciągu gry. Pasek zdrowia nam się powiększył. No i wracamy w końcu się do... Teraz w sumie w końcu wracamy się do... do miejsca, z którego powinniśmy w sumie kierować się w dalszą stronę. Tak swoją drogą to w sumie... Zastanawiam czy prócz Zeusa, Raymana i Happy Wheelsa nie, w sumie nie zacząć jakiejś nowszej gry. Póki co tak sobie zbieram do 30 poziomu. Kurde. Do 30 poziomu na League of Legends, żeby troszeczkę ruszyć z grami PvP, no. Ile jeszcze razy będę tracił te śliwki? Dobra, okej, dobra, już się wracamy. Swoją drogą fajnie by było, gdyby twórcy gry pomyśleli o jakimś szybszym sposobie przedostania się na dalsze... na dalsze te, no jak to się nazywało, na dalsze etapy gry. Te tekstury, dobra. Dobra, są, jesteśmy tutaj. Troszeczkę takie małe kółeczko zrobiliśmy chyba. Ale dobra, już widzę, że jesteśmy na odpowiednim torze. Okej, dobra, to jesteśmy tutaj. Teraz w którą stronę? Okej, tam się... Nie, tam nie. Tam nie. Tu też nie. To gdzie w końcu? Aha, tam, dobra. No i dobra, jesteśmy tutaj, gdzie zaczęliśmy się wracać. I teraz muszę się jakoś dostać na tą pajęczynę, ale nie! Ach, to musiało boleć, no ale trudno się mówi. Tak to jest jak się gra o późnej godzinie, ale coś czuję, że... A nie, ta strona, dobra. Jesteśmy tutaj na pajęczynie, teraz musimy się wystrzegać tych gąsienic. Dobra. Póki co koniec. Nie, jeszcze jednak nie, jeszcze jedna pajęczyna, no paszą won. Dobra, jestem z powrotem. Trochę mi się ziewa. Zapewnimy sobie trochę zdrowia. Gdzie ta gąsienica? Słyszałem, ale nie widzę. A, tu jest. O ty, cholera jedna. Jezus, znowu to śliwki, jak ja ich nienawidzę. Dobra, to chyba póki co tyle ze śliwkami. I przenosimy się na dalszą część planszy, tak? Dobra, tam wszystkie zebrane lumpsy i możemy iść dalej. Pewnie zastanawiasz się, jak wspiąć się na śliwkę. No ale dobra, przecież my to wiemy, no. No strzelamy, żeby się ruszać, strzelamy w przeciwnym kierunku. Jeśli chcesz się złapać, stań naprzeciwko niej, no ale dobra, przecież my to wiemy, no to po co? Po co nam te informacje? Nacisnąć A, żeby ją rzucić. No dobra, dobra, to sobie pominiemy. No i dobra, mamy dwie drogi do wyboru, w lewo albo w prawo, no ale my chyba sobie weźmiemy w lewo? W lewo czy w prawo? Nie wiem w sumie. Dobra, a idziemy do góry. Co tam? A właśnie się teraz będziemy przenosić do tego miejsca, o którym wspomniałem na początku gry. Czyli... No, zresztą zobaczycie sami. Tak się zastanawiam, czy nie podzielić tego odcinka na jakieś dwa mniejsze.
A to zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. To wtedy przynajmniej się nie będę musiał bawić tam, wiecie, powitania, pożegnania, bo w końcu to będzie część jednego odcinka. Dobra, znaleźliśmy się w jakiejś świątyni. O, musimy zaraz unikać. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Będziemy starać się unikać tych płonących ścian, bo każdy kontakt z nimi kończy się utratą zdrowia dla naszego bohatera. A także będziemy musieli unikać... teraz? Nie, to chyba jeszcze nie teraz. Skaczących płomieni lawy. Rozwalam te kamienne drzwi, a za nim kryje się stalagnaty, stalagmity, stalaktydy? Ja nigdy nie byłem dobry z geografii. Whatever. Dobra. Kolejna klatka. Teraz staramy się by... A właśnie, o tym mówiłem, żeby unikać tych płonących ścian. No ale dobra, mamy tyle w sumie w życia, że nic nam nie stanie na przeszkodzie. Dobra, zwalimy sobie ten słup. Dobra, nie trafił w nas. No okej, okay. Dobra, teraz musimy tak wylądować, żeby nie wlecieć w tą lawę i się udało, mały Steremark. No ty sędziów 20 na 20. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego, także będziemy mogli iść dalej. W sumie też nie możemy wiecznie stać na tych platformach, bo one zatoną. Aha, dobra, to się rusza, zapomniałem o tym. Więc tak troszeczkę chillaucik. Oho, już słyszę skrzypienie klatki i wołanie o pomoc, także myślę, że tutaj coś się dla nas znajdzie. Dobra, mały zapis gry. No i właśnie to są te skaczące płomienie, przed którymi musimy uciekać, ponieważ one dostosowują się do naszego cienia i będą starały się nas gonić. No i właśnie oberwałem takim jednym. Okej, kolejna klatka, kolejne lumpsy. My idziemy dalej. A to co? A, pająk. Dobra. Zdeptaliśmy go. Bierzemy sobie tutaj, bierzemy lumsa i idziemy dalej. Kolejne pająki. Czyli coś czuję, że gdzieś niedaleko jest gniazdo. No i okej, gdzie tu jesteśmy? Gdzie ja to mam iść? No i co jest? Halo? Okej, no tu jest to i my mamy iść gdzie? O, chyba się zgubiłem. Dobra, zrobimy sobie jeszcze raz jedno kółeczko. Nie, tu nic nie ma. No okej, jesteśmy tutaj. I gdzie mamy być? Aha, tam, dobra. Dobra, już wiem. Jakieś złote coś, nie wiem. Chyba jakieś ścieki albo uryna. Dobra, teraz będziemy musieli to przeskakiwać właśnie na te platformy. Póki co nam to idzie bardzo zgrabnie. Uff, tak, ja super, no. Nogi w lawie, ale oczywiście życie nie tracimy, no bo po co? A w sumie dla mnie to dobrze. No i witamy Fitch na całość, prowadzi Zygmunt Heiser i mamy do wyboru bramkę numer 1, bramkę numer 2 albo bramkę numer 3. Głosujecie teraz, wysyłacie SMS pod numer 7222 o treści 1, 2 lub 3 do wygrania. Lutownica. Czekam na wyniki. No i mam wyniki pierwsze, oczywiście wybraliście bramkę numer 3, także rozwalimy ją jako pierwszą. Żartowałem, bramkę numer 2 albo bramkę numer 3, no którą? Mamy wyniki, czyli jednak bramka numer 3 zwyciężyła, a pod nią kryje się kółeczko lumpsów, krótko mówiąc różaniec od sponsoruje Radio Maryja. Ale przejścia nie ma, czyli szukamy dalej. Przejście jest ukryte nie tutaj. Super rękawica i kolejne lumpsy. I klatka. A moja. O, a tutaj mamy przejście. Będzie przejście czy nie będzie? A, duży pająk, uciekamy. A nie, w sumie zabijemy go, bo mamy super złotą rękawicę. Rayman się ucieszył.
Mamy przejście teraz do tego momentu, o którym wam właśnie wspomniałem. 3, 2, 1 i to jest właśnie ten moment, o którym mówiłem. No to co, nic innego mi nie zostaje, tylko zacząć zabawę. Trochę nie lubię tego momentu. Mam nadzieję, że się uda przejść za pierwszym razem, bo potrafię tutaj sporo czasu stracić. Tak mniej więcej zawsze około tutaj 30-40 minut tracę, ponieważ... A właśnie. Ponieważ... dzwonię, co miałem powiedzieć. No, ponieważ po prostu to jest taki jeden moment, w którym czasami granie wyrabia. Ja po prostu ja jakoś źle ląduję, czy coś takiego, też zawsze przed tymi drzwiami końcowymi, ale to już sobie zaraz zobaczycie. Dobra, dziurawy most, sobie go przeskoczymy. Dobra, teraz idziemy na kładkę, tylko żeby z niej nie spaść. Teraz fajnie musimy wylądować, tak? A, dobra, uderzyliśmy o ścianę. Dobra, jeszcze raz. Tym razem z nitro. Szybcy i wściekli. Kurde, cholera. No, mam nadzieję, że teraz się już uda. Dobra, okej, to mamy za sobą. Teraz to. Mam wrażenie, że... Okej, jest, dobra, wylądowaliśmy i teraz musimy odpowiednio gdzie skoczyć. Kurde. No, może teraz. No ta, oczywiście super mega turbo, jasne, jak najbardziej. Jak tak dalej pójdzie, to użyję, nie wiem, jakiegoś super przyspieszenia. Żeby was tutaj nie zanudzać. No dawaj, 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 Rayman, kurde, ja na ciebie liczę, nie mam całej nocy, żeby to nagrywać. No dobra, no nie spierdol tego. Nie spierdol tego, dawaj chłopie, dawaj. Jest, jest, udało się, dobrze jest, kurde, uff. A już myślałem. Oczywiście z... Dobra, miałem chwilowy zawias, no ale już sobie możemy grać, tylko się jeszcze popatrzę jak ten... co? No ja nie myślałem, że telefon mi dzwoni, dobra. Co jest? Ej, halo, kurde, klawisze mi nie chcą działać. What the fuck? Dobra, dobra, już. No i jesteśmy z powrotem na zewnątrz. Tutaj zbieramy te lumpsy i w sumie wracamy znowu do labiryntu. Tym razem będziemy już płynęli tą dolną część, tylko sobie zbierzemy śliwkę. No i wybaczcie, że w sumie tak się troszeczkę bez energii, ale ta późna godzina mnie służy, szczególnie, że no, miałem trochę ciężki dzień, wiecie, praca, dziewczyna i tak dalej, i tak dalej. Nawet kubek kawy w sumie nie pomógł. Dobra. Wydostajemy się z tego wyścigu. No i płyniemy sobie w dół rzeczki z lawą. Mhm.
Dobra, zdrowie uzupełnione. Teraz sobie tylko tutaj wyskoczymy. A dobra, widzę tam robota, który będzie chciał nas. Dobra, damy go radę pokonać takiego odgłosi, czy nie? Dobra, myślę, że tym całym go załatwimy. Tak jak myślałem. Okej, to czy wszystko zebrałem? Czy nie? Gdzie jest ta klatka? Aha, po lewej stronie, dobra, to potem się po nią wrócę. Bo? Znaczy... Aha, złe oko znowu. Ej, gdzie jesteś? Halo? A, tu jest, czaj się, on mnie zje. Dobra, jest git. Jest git. Kurde, jak swoją taktykę trzeba wyczaić na niego. Gdzie się może wróci? O. Nie, po tej grze idę spać, bo normalnie nie wyrobię, czy trzeba wstać. O, gdzie ty jesteś? A, dostaliśmy, dobra, trudno się mówi. No chodź tu, ej. Kici kici, taś taś. Dulwa, kurwa, dulwa. No i chodź tu. Ja cię wołam. Nie mam całej nocy na gajanie za tobą, ej, byłaś. Gdzie ty się schował? Tu jesteś, dawaj. Jeszcze ze dwa strzały, no. Kurde. No co za trep. Kiedyś go szybciej pokonywałem. To jest nie fair. No dawaj. Ach. Rayman, ty nie umiesz strzelać, bo powinieneś trafiać. A, jest. Dobra. Zona, chyba to tylko śliwka, jasne, dobra, okej, spoko. Siom. Ej, wskakuj na nią, dawaj. Oczy mi się powoli kleją. Dobra, to... No to wrócimy sobie chyba po tą klatkę, tylko że ja muszę najpierw iść po tą śliwkę nieszczęsną. No, dawaj. Dobra, jest. No nie, to nic, że chwyciliśmy się w sumie ściany, ale... Aha, tam jest wyjście, ale w sumie nie chcemy jeszcze iść. Tylko się cofnę po tą klatkę. No. Tak, i znowu przez całą planszę będę musiał za nią ganiać. Super. Tylko tego było mi trzeba. Dobra, no, w końcu. Dobra, teraz w kierunku w stronę tam, gdzie przyszliśmy. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz będziemy musieli płynąć w tą stronę. No dawaj, chodź. No. To, uda nam się to chwycić? I cały wysiłek poszedł na marno. Cały wysiłek poszedł na marne. Dobra, to jeszcze raz zrobimy, ale chyba zrobię to innym sposobem.
Znaczy nie, w sumie chciałem innym sposobem wracać, w sensie na tej śliwce, ale chyba mam lepszy pomysł. Dobra, okej, dobra, cofnęliśmy się chyba wystarczająco daleko, żeby widzieć, w którą stronę popłyniemy. No właśnie, o to mi chodziło. Idziemy się klatki. No i teraz idziemy po tą nieszczęsną klatkę, za którą tak się muszę nabiegać. No i sobie teraz, myślę, sobie wskoczymy do lawy. I teraz przeteleportuję tam, gdzie... O właśnie, właśnie tutaj. O, to mi się rozchodziło. Dobra, teraz idziemy w stronę światła. Będziemy przechodzić powoli do ostatnich etapów tej misji. Mam nadzieję, że to w sumie szybko pójdzie. Dobra, bierzemy tego złotego lumsa. Zdecydowanie jednak wolę takie jasne krajobrazy niż takie ciemne pomory. Aha, dobra, zapomniałem, że to miało się tak zawalić. Wylądowaliśmy gdzieś. No ej, hej, halo, co jest? Śliwka, please. No. Dobra, musimy chyba się jednak tu ustawić. Dobra, mamy to. Mamy to i możemy teraz biec dalej. Okej, jesteśmy teraz tutaj. No i tu gdzieś powinno być wejście do jednej klatki. Nie wiem, czy teraz, czy tutaj, czy gdzieś dalej. No nic, będziemy się uważnie przypatrywać. Swoją drogą strasznie nie lubię tego momentu planszy, ponieważ zawsze się tu tracę życie. Ach, no i po co się ruszałem? Masakra. Dobra, mamy to. Skakujemy je. No nie, 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 łap to, łap to. Dobra, jest, jest, okej. Gamo, nie ze mnie. Dobra, dawaj Rayman, nie zepsuj tego. Nie będę przeklinał. No ale nie, nie, nie do tej żółtej, nie do tej żółtej. Będzie, ale nie do tej żółtej. Wybaczcie za moją ciszę, ale w sumie staram się skupić na etapa gry, w którym wymagana jest troszeczkę większa zręczność i uwaga, żeby nie wpaść do tej żółtej lawy. No teraz sobie zbierzemy te żółte, czerwone lupsy. Tam na dole widzę jakiegoś super żółtego. Okej, jest, wylądowaliśmy, mamy już 39, teraz będziemy musieli uwalać na te pnącza, żeby nas nie wyprowadziły w pole. Jeden strzał załatwia wszystko. Póki co nam idzie całkiem znośnie, żeby nie powiedzieć, że dobrze. Dobra, jest. Dobra, to jest, widzę, końcówka. A, dobra, trudno. Wykrakałem. No i kolejny etap gry. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra. Nie mam słów, nie mam słów. Jeszcze raz. Mm-hmm.
Dobra, co tu mamy? Tu mamy Lumsa. Też jednego, dobra, myślę, że sobie zbierzemy na śliwce. Tylko nie. No nie, ej, no ludzie, co to ma być? Dobra, to mamy za sobą. Jeszcze 10 lumsów i jedna klatka. Mam nadzieję, że zrobimy to w jakimś szybszym czasie. W sumie za pół godziny pierwsza. Dobra, było blisko. Ooo, nie! O kurde. Nie, będę musiał się pośpieszyć, bo zaraz zasnę przed tym kompem. Dobra, musimy uważać, żeby nie przegapić jakiegoś zjazdu. Ach, kurde, co jest? Ach, już jestem tak śpiący, że nie widzę tych wszystkich. Ach, pułapek. Dobra, dostaliśmy się. Dobra, koniec tego. Koniec, koniec, trzeba teraz uważnie patrzeć, żeby się nie wlecieć w tamto coś. Dobra, kolejny żółty motylek. Jeszcze jeden? Nie, dobra, jest git, ale nie tu. O, tam chyba było wejście. Ale to chyba z tego, co ja tam wróciłem. Wrócimy jeszcze raz. Gdzie my jesteśmy teraz? Aha, teraz zabawa z tymi kulami, dobra. A jeszcze. A, tak, super. Dobra, jest, okej. A, gdzie ja to wyrzuciłem? No dawaj. Dobra, jakoś przebrnęliśmy przez te gąsienice wszystkie. Teraz tylko musimy tam dotrzeć kulę. Dotrzeć kulę tam, jasne. Język polski się kłania. I to jest moment, który jakby w sumie nigdy nie miałem ogarnąć. Więc jak przepłynąć z tą żółtą kulką na drugi brzeg, ale w sumie mój kuzyn mi kiedyś podpowiedział, że wystarczy podrzucić i od właśnie strzelić w przeciwnym kierunku, wtedy ta kulka będzie za nami podążać. No i dobra, to mamy to. No i to właśnie mamy nasze podstawki, do których musimy dostarczyć kulę. Czy się nam jakaś zapadnie, przewróciła. Coś mi się zdaje, że tam musimy teraz wejść. No to mamy niebieską kulę. W sumie moglibyśmy ją tutaj wrzucić, ale... ale coś czuję, że jednak warto tam jeszcze warto wskoczyć do tej zapadni.
Dobra, teraz jak się tam dostać do góry? Nie, tu nie. Kurde, gdzie to się dostawało? Nie. Jakaś podpowiedź, coś, whatever. Hello. Aha, dobra, tutaj. To wskakujemy tam. I gdzie nas to przeniesie? Aha, tutaj jesteśmy, dobra. Dobra, jak jesteśmy tutaj, no to już będziemy powoli zmierzać w kierunku właśnie tego. Tej małej komnaty, o której wam wspomniałem, że trzeba uważać, żeby jej nie przegapić. Ona jest właśnie, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj, za tym zakrętem. Dobrze kojarzę, czy nie dobrze kojarzę? Tak, tak, jest tutaj, o właśnie to. Dobra, teraz musimy poczekać troszeczkę na pajęczynach. Posłuchajmy się naszym cieniem, wylądować na nich, żebyśmy nie spadli. Dobra. Gdzie teraz? Aj, nie, tutaj do góry i w prawo. W końcu musimy tą klatkę zaliczyć, bo zależy nam na zebraniu wszystkich bonusów. No ale kurde, prawie było, no prawie. No jeszcze troszeczkę. O, już słychać klatkę. Rozbijamy ją. No i mamy wszystkie 8 klatek w tej planszy. Teraz nie pozostaje nam nic innego niż tylko... Tak, wylądować właśnie tam. Dobra, i jesteśmy tutaj z powrotem. Tam się tylko jakoś rozwalić te drzwi. Jakoś sprytnie. Ale póki co sobie dobrze radzimy. O, właśnie rozwaliliśmy i teraz musimy tylko jakoś tam... Fajnie dopłynąć, nie no. I przeskoczyć to. Co to było? Okej, dobra. Co? Aha, to jest teraz ten moment, w którym się zjeżdża, tak. Ach, nie lubię tego momentu. Nie, strasznie nie lubię, bo zawsze z jakiegoś lumpsa zapomnę, z jakiegoś lumpsa nie zbiorę. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, póki co idzie nam bardzo fajnie. Żeby nie wpaść do tej lawy i nie wypaść z zakrętów, bo będzie dosyć nieciekawie. Udało się. Nie. Tu fajnie wyszło. Jeśli chcesz zwolnić, naciśnij w dół. No ale my chcemy nie zwolnić, tylko przyspieszyć, bo zależy nam na końcu gry. Dobra, zapomnijmy sobie trochę życie, ale znowu to samo. Oh man. Dobra, lecimy dalej. Dobra, nie będę tańczył, bo jeszcze gdzieś wypadnę. Dobra, jest, dobrze. I teraz skręt. 30, prawy, do 4, lewy. Krzysztof Hołowczyc. Automapa. Dobra, okej, wyskoczyliśmy tam, gdzie powinniśmy. Gdzie teraz jesteśmy? Aha. W głównej komnacie. A sobie pozbieramy wszystkie lumpsy. I za niedługo czeka nas właśnie walka z bossem, który jest ukryty w tej sali. No i po aktywowaniu drugiego przycisku, czyli drugiej kuli, będziemy mogli z nim walczyć.
Dorzucimy? A, nie. Żeby nie wypaść do tej lawy, kurde, no ej, nie, nie, nie. Kurczę, jak to teraz musi zrobić? Dobra, jednak nie, idziemy dookoła jeszcze raz, żeby zobaczyć tego Lumusa. Dobra, już go zebramy, już go, o, dobra, zebrany. Zbieramy naszą kulkę. No, kurde, jak ją teraz tam mam wystrzelić, żeby trafić? Dobra, tędy. O. My jesteśmy na miejscu. Amber, strażnik sanktuarium ognia i kamienia. No, dosyć ciekawy potwór z tego, co widzę. Co mam teraz zrobić? O, zatrzymał się. Dobra, mamy chyba wskoczyć na jego głowę, z tego co pamiętam. I da się? Da się? Nie. Nie tym razem. Czyli będziemy musieli przejść dookoła. Dobra. Idziemy. Mam nadzieję, że z tej wysokości już spokojnie zdążymy wylądować. Się zmieścimy. No i w sumie tak wygląda walka z tym bossem, no on sobie idzie, zatapia się coraz bardziej w lawie, a musimy w odpowiednim momencie po prostu wyskoczyć, żeby nie utonąć razem z nim. No i to 3, 2, 1 i skaczemy. No i co, w sumie tym sposobem przeszliśmy planszę. Tylko ten, gdzie to jest ten jeden Lums, bo pamiętam, że gdzieś to był ukryty. Jak nie z lewej strony, to z prawej pewnie będzie. Tak, mam rację? Tak, dobrze, mam rację. No i 50 na 8. Idziemy odebrać naszą nagrodę. Drugą maskę. Dobrze, Raymanie. Za niedługo osiągniesz swój cel. Jeszcze dwie maski i zostanę obudzony. Strzeż się, reszta twojej podróży będzie teraz znacznie trudniejsza. Witam wszystkich bardzo serdecznie w bonusowym levelu, który osiągnęliśmy i teraz będziemy musieli się ścigać z wrednym robotem, czyli tak jak zawsze. Mała wróżka ma dla nas prezent, a my się ścigamy. Start, idziemy dalej, proszę państwa. Nasz wspaniały żabia ściga się coraz bardziej, szybciej. Skacze troszeczkę po liściach, ale to nic takiego. Zrobiła parę okrążeń, teraz jest w wodzie, normalnie olimpiada, to może się przy nim chować. Dobrze, dopłynęła do brzegu, wspina się po schodkach. Nasz robot ma coraz większe problemy. Jesteśmy już prawie na szczycie. Jest pół metek. Ostatni zakręt. I czy będziemy na szczycie? Gdzie będzie na szczycie? Tak jest, wygraliśmy i oczywiście zajmujemy pierwsze miejsce. Ekipa metalowych połamańców zajmuje drugie. No i zdobywamy nasz puchar. Czy krótko mówiąc, uzupełnienie życia, albo tak jak w tym wypadku 3 złote rękawice, dziękuję bardzo. Dla was komentował Szelka. Zawody sportowe. I przenosimy się teraz do hali.
No i dobra, przeszliśmy właśnie tą planszę. Następna plansza, którą odwiedzimy, to Jaskinie Echa. Ja się z wami już teraz żegnam i zapraszam do subskrypcji. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mimo że był długi jak cholera. No i dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!